Czy wiesz, że współczesny sposób zapisu ułamków pochodzi od matematyków hinduskich? Zapisywali oni licznik i mianownik, nie używając jednak kreski rozdzielającej. Dodanie kreski rozdzielającej zawdzięczamy Arabom tłumaczącym dzieła Hindusów. Już na samym początku mam dla Ciebie zadanie. Zatrzymaj lekcję i spróbuj samodzielnie obliczyć, ile to jest 2 trzecie razy 1 piąta. Zwróć uwagę, że mamy tutaj dwa ułamki zwykłe. Na początku sprawdzamy, czy możemy uprościć sobie to mnożenie. Czy możemy skrócić ze sobą liczby 2 i 5? Nie możemy, ponieważ ich jedynym wspólnym dzielnikiem jest liczba 1. A czy możemy skrócić liczby 3 i 1? Też nie z tego samego powodu. Jedynym wspólnym dzielnikiem obu liczb jest liczba 1. Wiemy już, że nie możemy uprościć sobie tego mnożenia. Przejdźmy teraz do wykonywania obliczeń. Mamy tutaj dwa ułamki zwykłe. Oddzielnie mnożymy liczniki i oddzielnie mianowniki. 2 razy 1 to 2. 3 razy 5 to 15. 2 trzecie razy 1 piąta to 2 15. Ten ułamek jest już nieskracalny. Pokażę Ci teraz, jak obliczyć, ile to jest 2 trzecie razy 3 całe i 1 piąta. Tutaj mamy mnożenie ułamka zwykłego i liczby mieszanej. Potrafisz już mnożyć dwa ułamki zwykłe. Czy liczbę mieszaną można zamienić na ułamek zwykły? Można, na ułamek niewłaściwy. Najpierw przepiszę liczbę 2 trzecie. Teraz zamieniamy 3 całe i 1 piątą na ułamek niewłaściwy. 5 razy 3 to 15, a 15 dodać 1 to 16. Otrzymamy 16 piątych. Teraz mam kolejne zadanie dla Ciebie. Zatrzymaj lekcję i spróbuj samodzielnie wykonać to mnożenie. Liczby 2 i 5 się nie skracają. 3 i 16 też nie. Mnożymy więc liczniki. 2 razy 16 to 32. Teraz mianowniki. 3 razy 5 to 15. Mamy tutaj 32/15. Licznik tego ułamka jest większy niż mianownik. Jeśli w wyniku otrzymujemy ułamek niewłaściwy, to zamieniamy go na liczbę mieszaną. 32/15 to 2 całe i 2/15. To samo działanie można obliczyć jeszcze innym sposobem. Najpierw przepiszę ułamek 2 trzecie. Spójrz teraz na liczbę mieszaną. 3 całe i 1 piątą możemy zapisać jako 3, dodać 1 piąta. Zapiszę to w tym miejscu. 3, dodać 1 piąta. Tutaj zapiszę znak razy. Jeszcze czegoś brakuje. Zwróć uwagę, że taki zapis oznacza, że ułamek 2 trzecie mnożymy przez 3 i do tego dodajemy 1 piątą. Ułamek 2 trzecie chcemy jednak pomnożyć przez liczbę 3 i 1 piąta. Aby najpierw wykonać dodawanie, musimy to działanie umieścić w nawiasie. Tę liczbę rozbiliśmy na sumę dwóch liczb, po to, abyśmy ułamek 2 trzecie mogli pomnożyć przez każdą z nich oddzielnie. Mnożąc 2 trzecie oddzielnie przez każdą liczbę w nawiasie i sumując wyniki, otrzymamy 2 trzecie razy 3, dodać 2 trzecie razy 1 piąta. Zacznę od tego mnożenia. Liczby 3 oraz 3 dzielą się przez 3. 3 podzielić przez 3 to 1 i 3 podzielić przez 3 to 1. Tutaj mamy dwie pierwsze, czyli 2. Tutaj mamy 1. 2 razy 1 to 2. Teraz to mnożenie. Nie skrócę liczb 2 i 5 oraz nie skrócę liczb 3 i 1. No to mnożę najpierw liczniki. 2 razy 1 to 2. 3 razy 5 to 15. Otrzymuję 2 15. A ile to jest 2 dodać 2 15? 2 i 2 /15. Zwróć uwagę, że otrzymaliśmy taką samą liczbę jak tutaj. Widzisz jednak, że ta metoda wymaga więcej czasu i jest bardziej skomplikowana. Można łatwiej się pomylić. Mnożąc ułamek przez liczbę mieszaną po prostu liczbę mieszaną zamień na ułamek niewłaściwy. Takie mnożenie wykonuje się dużo łatwiej i szybciej. Teraz pokażę Ci, jak pomnożyć dwie liczby mieszane, chociaż masz już całą wiedzę potrzebną, aby to zrobić. Najpierw obie liczby mieszane zamienimy na ułamki niewłaściwe. Zacznijmy od tej liczby. 3 razy 3 to 9, a 9 dodać 2 to 11. Otrzymujemy 11 trzecich. To samo zrobimy z drugą liczbą. 5 razy 1 to 5, a 5 dodać 1 to 6. Otrzymujemy 6 piątych. Otrzymaliśmy tutaj mnożenie dwóch ułamków zwykłych. Sprawdźmy, czy da się je uprościć. Liczby 3 i 6 dzielą się przez 3. 3 podzielić przez 3 to 1, a 6 podzielić przez 3 to 2. 11 pierwszych to inaczej 11. Liczbę 11 mnożymy przez 2 piąte. Teraz liczbę 11 mnożymy przez licznik. 11 razy 2 to 22. Tę liczbę zapisuję w liczniku, w mianowniku przepisuję 5. Otrzymaliśmy tutaj ułamek niewłaściwy, zamieniamy go na liczbę mieszaną. 22 piąte to inaczej 4 całe i 2 piąte. Widzisz więc, że aby pomnożyć przez siebie dwie liczby mieszane, należy je najpierw zamienić na ułamki zwykłe. Mnożenie ułamków zwykłych potrafisz już wykonywać. Cała reszta to tylko trening. Zastanowimy się jeszcze, jak pomnożyć liczbę mieszaną przez liczbę naturalną. Czy masz jakiś pomysł? Jeśli zamienimy liczbę mieszaną na ułamek zwykły, to otrzymamy mnożenie ułamka zwykłego przez liczbę naturalną. Takie mnożenie potrafisz już wykonywać. Zamieńmy zatem tę liczbę na ułamek zwykły. 3 razy 11 to 33. 33 dodać 2 to 35. Otrzymujemy 35 trzecich. Ten ułamek mnożymy przez 4. Liczby 3 i 4 się nie skrócą. Mnożymy zatem liczbę 4 przez 35. 35 razy 4 to 140 i tę liczbę zapisujemy w liczniku. W mianowniku zapisujemy liczbę 3. Otrzymaliśmy ułamek niewłaściwy. Zamieniamy go na liczbę mieszaną. 143 to 46 i 2 /3. To samo działanie można obliczyć jeszcze inaczej. Jeszcze raz przypomnę, że liczbę mieszaną możemy zapisać w postaci sumy całości oraz części ułamkowej. Zapiszę to w tym miejscu. 11 dodać 2 3 Tę sumę umieszczamy w nawiasie i mnożymy ją przez 4. Tę liczbę rozbijamy na sumę dwóch liczb po to, abyśmy mogli każdą z nich oddzielnie pomnożyć przez 4. Najpierw pomnożymy 11 przez 4, a następnie 2 trzecie przez 4. Zapiszmy te działania w tym miejscu. 11 razy 4 dodać 2 trzecie razy 4. 11 razy 4 to 44. Liczby 3 i 4 się nie skrócą. 4 razy 2 to 8. Do liczby 44 dodajemy 8 trzecich. 8 trzecich to inaczej 2 całe i 2 trzecie. Otrzymujemy 44 dodać 2 całe i 2 trzecie. A ile to jest? 46 i 2 trzecie. Widzisz, że otrzymaliśmy taki sam wynik jak tutaj. Wykonując obliczenia wybieraj metodę, która jest dla ciebie najlepsza. Aby pomnożyć liczby mieszane zamień je na ułamki niewłaściwe. Sprawdź, czy otrzymane ułamki możesz skrócić. Następnie pomnóż licznik przez licznik i mianownik przez mianownik. Wynik mnożenia zapisz w postaci ułamka nieskracalnego lub liczby mieszanej. Zapraszam Cię do obejrzenia pozostałych lekcji o mnożeniu i dzieleniu ułamków zwykłych i liczb mieszanych. Pamiętaj, jeśli lubisz, zasubskrybuj.